Ferretti przygotowało szereg nowości. My w tej chwili znajdujemy się na Pershingu 8X. Jest to najnowsza łódka w kolekcji Pershinga. Tworząc ją, podporządkowaliśmy wszystko osiągom i możliwościom nautycznym jachtu. Dlatego też jest to jedyny taki jacht, który przy długości 25 metrów potrafi płynąć aż 48 węzłów. Zawdzięcza to przede wszystkim świetnie wykonanemu kadłubowi z dodatkami karbonu. Cała nadbudówka została również wykonana z karbonu. Dzięki tym rozwiązaniom udało się obniżyć masę łodzi przy zachowaniu odpowiedniej sztywności kadłuba. Pershing to przede wszystkim moc i prędkość. Wszystko jest temu podporządkowane przy zachowaniu maksimum komfortu jakości wykonania. Jakich osiągów możemy się spodziewać na tej jednostce? Ta jednostka, mimo dużego rozmiaru, bo ma ponad 25 metrów długości, potrafi płynąć z prędkością 48 metrów. Jeśli to przełożymy na realia samochodowe? Będzie to około 100 km na godzinę. Jakie są ciekawe rozwiązania na tej jednostce? Jakie zastosowano technologie? Przede wszystkim obniżono ciężar kadłuba poprzez zastosowanie karbonu, który jest nie tylko w części głównej kadłuba, jak również w nadbudówce. Ponadto Pershing jako jedyna w tej chwili stocznia korzysta z napędu powierzchniowego, który umożliwia osiąganie tak zawrotnych prędkości. Zresztą w Pershingu wszystko jest podporządkowane prędkości, bo jak Państwo widzicie, znajdujemy się w kokpicie, który został tak urządzony i tak zagospodarowany, aby właściciel jednostki mógł czerpać olbrzymią przyjemność. Skórzane obicia, kanapy, fotele są wykonane przez słynną włoską markę Poltrona Frau. Ponadto Pershing jako jeden z nielicznych stosuje pełną szybę bez żadnego podziału czołową, tak aby nic nie zakłócało możliwości pływania z tak zawrotnymi prędkościami. Po raz pierwszy zastosowano ukryte schody na sportowy flybridge w skrzydle. Skrzydła w Pershingu są takim znakiem rozpoznawczym całej kolekcji Pershingów oznaczonych X. Mimo ogromnej wielkości właściciel łodzi może sam nią prowadzić i wszystko zostało w ten sposób zorganizowane. Mamy tutaj dostępny automatyczny, najnowszy system trymowania napędu powierzchniowego oraz łodzi. Możemy również mieć joystick, który umożliwia bardzo łatwe manewrowanie jednostką w porcie. Jak ktoś by życzył sobie mieć załogę, jacht posiada część dla załogi. Znajdują się dwie kabiny, jedna dla kapitana, druga dla dwóch członków załogi. Na wodzie charakteryzuje się znakomitą pływalnością, olbrzymią zwrotnością. Łódź oferuje trzy kabiny wraz z trzema łazienkami, wszystko wykonane w najwyższej jakości. Jednym słowem, możemy się poczuć jak w pięciogwiazdkowym hotelu. Sterówka, w której się znajdujemy, to DNA Pershinga. Charakteryzuje się wysoką jakością i wszystko tu jest podporządkowane prowadzeniu jak na prawdziwych statkach.